Jest, szczupal. Witam serdecznie, z tej strony Cezary, wędkarstwo BL. Dzisiaj materiał z castingiem, mój pierwszy wypad z castingiem, znaczy pierwsze wypady, tak? Będzie film zmontowany bodajże z trzech wypadów. No ale na pierwszym wypadzie w tak czy siak zameldował się od razu Szczupak. Casting, moja nauka z castingiem, brody. Brody nie będą pokazane, bo byłem zajęty rozplątywaniem tego, ale były. Fajne łapanie, gdyby nie te brody, tak? No ale tutaj już kolega mi podpowiedział, że trzeba odpowiednio ustawiać hamulec i hamulec magnetyczny, także powoli ogarnę po iluś tam brodach, dojdę do tego, żeby było miło, fajnie i wygodnie. Tak więc trochę rybek się zameldowało, kilka, a to już zobaczycie na filmie. No i casting, pierwsze kroki, nauka, pierwsze wypady, no całkiem inny jak spinning, troszeczkę mi się wydaje wyższa szkoła jazdy, że tak powiem. Witam serdecznie, z tej strony Cezary, wędkarstwo.pl. Właśnie się przedzieram przez chaszcze i zmierzam w miarę dostępne miejsca nad rzeką Krzną. Dzisiaj pierwszy raz nad wodą z castingiem i z jerkami. Tak, właśnie będę próbował łowić szczupaki na rzece, na jerki, na casting. Pierwsze takie moje zderzenie z tym kijem. To będzie dzisiaj totalna nauka, czy wyjdzie, czy będą brody. Mam nadzieję, że jakichś wielkich brud nie zrobię i nie zakończy to mojego wędkowania. I mam nadzieję, że zameldują się pierwsze ryby na casting. Tak jak wspomniałem, jerkuś, kaszub bajc i casting. Taki sam casting, jak był do wygrania u nas na zawodach. Tutaj w chaszczach rzeka Krzna. Jestem spory kawałek od miejscowości, w której zamieszkuję. No i zobaczymy. Za chwilę dobiję się na jakąś pierwszą miejscówkę. Zobaczę, może tutaj wejdę i będę próbował rzucać, machać, łowić. Tak więc zapraszam do subskrypcji i życzę mi powodzenia. Miłego oglądania. Hej. Spróbujmy się tutaj przedrzeć. Mam nadzieję, że nie wpadnę w jakieś nieoczekiwane miejsce zwane dziurą bobrową. Jest tu w miarę rzeka głęboka. Widzę, że wody jest sporo, co nie zmienia faktu, że muszę być bardzo, ale to bardzo ostrożny. Dobra, pierwsze rzuty. Po omacku, ale fajnie rzuca się. Nawet fajnie jerk chodzi. Nawet mogę stwierdzić, że bardzo fajnie.
Nie będę na początku oddawał jakiś tam szalenie dalekich rzutów, bo nie chcę mieć za chwilę akcji typu broda. Będę starał się tak wyrzucać bardzo jednostajnie, delikatnie, tak z takim wyczuciem. Nie z jakąś tam bardzo energiczną pracą, tylko powolna praca. Nauczymy się i tego. Dziwnie się bardzo zwija, bardzo się dziwnie zwija, ale to jest przyzwyczajenie do normalnego kołowrotka i temu tak mi się pewnie wydaje, że jest to dziwne. No już mam ziele, temu ten w ogóle jerk nie pracował tak jakbym chciał. Tutaj nie bardzo mi się podoba, bo nie jest w tą stronę po mojemu rzucane. Dlatego za chwilę się przemieszczę. O, dobra, pierwsze koty za płoty, pierwsze rzuty, no bez ryby, ale myślę, że na rybę jeszcze przyjdzie czas. Fajnie. Fajnie można prowadzić tym młynkiem tą przynętę. Dobra, lecimy bardziej. Tu jest tama, także jeszcze będę miał 50 metrów przed tamą. Rzucę sobie parę, oddam rzutu, bo tam jest takie fajne przepłycenie. Spróbuję zejść w dół rzeki. Ewentualnie pójdę w tamtą stronę, w górę rzeki. Aby się nie wpakować w dziurę bobra. Nie połamać nogi, nie daj Boże. Tfu, tfu. Piękna przyroda, z tej strony las, sosnowy las, z tej strony łąka, tutaj za tymi chaszczami rzeka. Idę sobie na jakieś mniej zarośnięte miejsce w rzece. Tam widziałem troszeczkę, jest mniej tego ziela. No i tak sobie będę spacerował, zwiedzał, sprawdzał, szukał. Machał. Może coś wymacham. Tutaj już widzę troszeczkę bardziej jest wykoszone. Nie ma tych pokrzyw, także tutaj chwilę za chwilę się przejdę. Będę patrzył wzdłuż rzeki, ewentualnie jeszcze podjadę w górę rzeki. Zobaczyć jak tam będzie to wszystko wyglądało. W każdym bądź razie najpierw będę chciał ten odcinek sprawdzić. No tu jest pięknie, już widzę, że jest bardzo fajnie, nie ma tyle ziela. Czy tutaj będą szczupaki? To się przypuszczam przekonamy za chwilę. Dobra, rzucamy tutaj teraz. Takie ekstremalne wędkowanie dzisiaj będzie z deka. No ale takie wędkowania lubimy, w pełnej dziczy, że tak powiem. Przypuszczam, że ziele w dzisiejszym wędkowaniu będzie
odgrywało jedną z głównych postaci. Teraz ten rzut tam się całkiem nie udał. Poza tym jeszcze ziele złapałem. Przejdę się kawałek dalej. Kawałek dalej. Tutaj chyba będzie ciutkę wygodniej rzucać. Co nie znaczy, że tutaj nie może stać jakiś ładny zębaty. Zawsze jest... Najlepsze miejsca są tam, gdzie jesteśmy bardzo gorzej dostępne. Tutaj jest bardzo ładnie, widzę. I dosyć głęboko. I bardzo wąsko. I widzę, że tutaj ktoś na pewno przesiaduje. Siedzi. Jest pierwszy szczupak na Jerkusia. Wyrzucimy go chyba. Nie jest jakiś tam powalający, ale jest. Pierwszy szczupak na casting. Fajnie. O, zmierzymy ile ma centymetrów. Myślę, że coś koło 50. Myślę, jako że jest pierwszy na casting, musi być zmierzony. Bardzo fajnie przygrzmocił. Tu mam podbierak ze sobą, ale to już będzie na większego szczupaka jak takiego szkraba. Chociaż to jest taki szkrab 50-centymetrowy, no 49,5 cm. Także taki oto szczupalek. Tu nie bardzo mam jak zejść, także o tak, niech sobie spokojnie odchodzi. Ale fajnie walnął. Także mega zadowolony. Jest pierwsza rybka. Ma to miarki. Jakby ktoś chciał jeszcze zakupić, jeszcze jest kilka, nawet specjalna edycja, sklep wędkarski, na którym możecie zakupić taki właśnie casting, dokładnie ten zestaw. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, link będzie w opisie. Jest to AB Garcia, do 100 gram wyrzutu, także dlatego spokojnie go wyrzucałem. Jerk od Kaszub Bites, przypon tytanowy, plecionka JMC Adventure i młynek Abu. Taki zestaw, jeśli będzie ktoś chętny, oczywiście macie w opisie link oraz kod rabatowy do tego sklepu. Dobra, rzucamy dalej. Jest pierwszy. A więc mega zadowolony. Jest pierwszy szczupak na casting, także bardzo miło i przyjemnie. W końcu się udało. Udało się. Pierwszy wypad z castem i jest pierwszy zębaty. Także czekamy na drugiego. Może to będzie udany dzień, bo jeszcze mam sporo czasu przed sobą wędkowania. Jest godzina około 16-17, także do 20 mam trochę czasu. Dobra. Jest, szczupal.
Taki się zameldował. Nie za duży, lecz w sam raz. Kolejny na casting. Powiem szczerze, że coraz bardziej mi się podoba wędkowanie z castem, gdyż to jest kolejny szczupal. Bardzo fajnie wyskoczył. Nie mam tutaj bardzo jak zejść, także na główkę. Ale był. Tyle, że się spiął. Ale zawalił. Ale szasnął. Ale trzasnął, widziałem go normalnie. A drugi raz już nie trzaśnie, bo się ukuł. Wow, przy samym wyciąganiu dżerka wystartował szczupak. Ale pięknie to wyglądało. Zobaczymy, czy poprawi. Zobaczymy, czy poprawi. Nie, chyba się wystraszył. No, przypuszczam, że jakby... ale fajnie wystartował. No kilka tych wyrzutów wykonałem, powiem szczerze, że bardzo dziwnie się prowadzi, trzymając w ten sposób wędkę i ogólnie tym kołowrotkiem. Czasami jak gdzieś miałem jakiś zaczep, to tak trochę dziwnie tym kołowrotkiem wyrywać, że tak powiem, z ziela. Znaczy dziwne takie uczucie, dużo inaczej jak tradycyjnym spinningiem, ale myślę, że po którymś tam wypadzie powinienem okiełznać tą zabawkę. Dobra, zmierzam bliżej mostu i tam pomacham bliżej mostu i później przejdę drugą stronę mostu i tam będę próbował coś. Może będzie trochę mniej ziela, trochę takie będą większe dziury między zielami, ewentualnie przeniosę się jeszcze w górę rzeki, ale to zobaczymy. Nie spodziewałem się tego brania, ale jest fajnie. No, myślę, że ja go wyrzucę na tym castingu, bo nie jest jeszcze aż tak duży.
chociaż może nie będę go wyrzucał, użyję podbieraka. Zupełnie niespodziewane. Rozłóż się. Fajnie wyskoczył. Oczywiście jerki. O, nie jest za duży. O, ale cieszy podwójnie albo i potrójnie. W związku z tym, że jest na casting. Taki ciutkoło wymiaru. Ale jaja. Ale jest zapięty tak solidnie. Trzeba będzie użyć wyhaczacza. Nikt na pcążek. Gdzie to wszystko tutaj jest? Gdzieś jest, jest wszystko na swoim miejscu. Okej. Dobrze zapiął się, widzę. Bardzo dobrze. Ale znośnie. Wspaniale. Tutaj gdzieś jeden grot. O, puszczaj. Puszczaj, 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 puszczaj. Tutaj ten grocik trzeba odczepić. O. Chyba już sobie poradzimy z tym. Jerk radzia, kaszuba. Okej. Okay. Taki niunio. Zaraz zmierzymy, ile ma centymetrów. Casting odłożymy trochę. Ile będzie miał centymetrów, niunio? No myślę, że coś koło wymiaru. Pewnie. Dokładnie. 52 centymetry. Taka chupacabra, 52 cm. Niech zmyka. Takie uprzyrządowanie, bardzo dobra sprawa. Gdzieś tutaj jeszcze powinny leżeć sążki. Gdzieś leżą, mam nadzieję. A nie, leżą w środku. Jestem zadowolony. Także fajnie. Jerk. Dzisiaj na rzekę wziąłem takie malowanie. Oczywiście wziąłem też Twitche. Ale jestem bardzo mile zaskoczony. Powoli nabieram wprawy w rzucaniu, ale to tylko powoli. Nie wiem, czy to było branie, czy to było ziele. Bardziej stawiam na ziele, ale przyjdzie czas, że się nauczę rozróżniać. No ale ziele łapie. No, jerk jest mocno tonący i temu on tak mocno łapie ziele. Uaa! Jerkuś ubity został o most. Nic mu się nie stało. Nic mu się nie stało, na szczęście. No jest ciężko rzucać, powiem szczerze. Do tego się trzeba nauczyć, widzę. Znowu taki ściupaczek mógłby wyskoczyć znienacka. Zaskoczyć mnie.
Dobra, bo tutaj nie widzę, idę troszeczkę wyżej w tamtą stronę, w dół rzeki. Zobaczę, jak tam to będzie się sprawowało. Może będę widział lepiej rzekę i co jest pod wodą, pod lustrem. Czas spróbować pierwszy raz w życiu na żabę. Mam taką oto żabkę Piotra. Przysłał mi kolega z Szwecji. No i spróbuję. Nie wiem, jak na rzece będzie skutkować żaba, ale jak nie przekonam się, nie będę rzucał, to nie wiem. O, jakby tak z powierzchni zdjął jakiś szczupak teraz, to by było świetnie. Nie wiem do końca, jak to prowadzić. Będę próbował wszystkimi sposobami. Będę próbował podszarpywać, prowadzić jednostajnie, aż w końcu trafię. No więc zmieniłem miejsce, przyjechałem troszeczkę w górę rzeki i będę chciał tutaj coś wykombinować. Tutaj jest troszeczkę ziele wycięte, bo było przycinane. Zobaczymy, czy coś się uda trafić. Wracam do dżerka. Zobaczymy. Też jest jeszcze, i tak czy siak jest jeszcze dużo ziela, ale jest o niebo lepiej, jak było, tak? Także jak widać, czepia się niemiłosiernie, ale jak przyjdą zimne dni, zimne noce, pierwsze mrozki, to te ziele zniknie. Myślę, że będzie można jeszcze się pobawić lepiej, ale na razie łowimy tak, jak się da. Ale wziął fajnie. Normalnie praktycznie prawie, że z powierzchni. Nieduży, ale fajnie. To było widać. Mam nadzieję, że się nagrało. I będzie to fajnie. Nieduży, malutki. Delikatnie skubnął. Taki mały pistolecik. Zmykaj. Ale wyskoczył pięknie. Powoli mi się podoba to łowienie na casting. Myślę, że będę jeszcze kontynuował. Oczywiście spinning tradycyjny nie będzie pozostawiony, bo będę chciał łowić też na inne przynęty. No ale takie grubsze, cięższe przynęty, to casting robi robotę. Poza tym bardzo fajne branie. Widzieliście to? Ale uderzenie, ale wyjście. Ja pierdzielę. Ale tu było ładna rybsko. Ależ tu było wyjście. Czemu to się nie zapięło? Ja pierdzielę. Wiem, gdzie poszedł, wiem, gdzie stanął. Ależ piękna bestia mogła być. Ale prawie zdjął mi dżerka.
że normalnie coś pięknego. A jakby on się zapiął, to byłoby co robić. Widzieliście, jak wyszedł? Jakiś nieduży tym razem, ale fajnie. Kolejny szczupak. Na samym środku wyskoczył. Próbował zdjąć, ale chyba nie trafił. Zobaczymy, powtórzymy. Dobra, ostatnie 3-4 rzuty, bo trzeba zmykać. Zobaczymy, czy jeszcze stąd coś wyjdzie. Na pewno będę chciał jeszcze tutaj w najbliższym czasie tutaj to ziele pielę. Fajną robotę. Tutaj jest bardzo dużo ziela. Wystarczy dzisiejszych zmagań. Fajnie, że coś tam się złowiło. Nie było jakichś szałowych efektów, ale rzeka Krzna zaczyna dawać rybę. Tak więc czas zacząć się wybierać na rzekę. Na pewno będę dużo chodził z tym castingiem i uczył się. Bardzo fajnie miałem kilka brań z powierzchni, także spróbuję też jakieś powierzchniowe woblery. A czy będą efekty, to zobaczymy. Także zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Hej!